Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, jesteśmy w Spach Hotelu Jawor i dzisiaj nadajemy z pokoju hotelowego, ponieważ zaczął się kolejny turniej tenisowy, tenisowy, 18 już rok po roku. Proszę Państwa, śledzę, no jest to sezon ogórkowy, przyznają Państwo, że różne rzeczy się nie dzieją właściwie, nawet te, które powinny się dziać, ale pozbieramy dzisiaj i znowu będą kuplety ciotki Dorotki, tym razem dzisiaj bardzo akustycznie będą. One dotyczyły, słuchajcie, detektywa Rutkowskiego, Taylor Swift, pana Sasina i pana Fajtka Pawła, naszego młotomiota. Zapraszam Państwa gorąco. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie pierwsza zwrotka. Ponieważ ma ich wiele, detektyw nasz niemłody wymyśliłby w kościele poświęcić samochody z fryzurą pod donicę i bandą uzbrojoną. Wpadł do kościoła, więc mu maszyny poświęcono. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie druga zwrotka. Amerykańską gwiazdę Swift Taylor mamy z głowy. Trzy razy zapełniła nam stadion narodowy. I dzięki temu wiem już, szukałem jej od rana, że to jest piosenkarka i na dodatek znana. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zwrotka. Pan Sasin stwierdził, gdyby zabrano nam dotacje wśród naszych sympatyków, przeprowadzimy akcję, a ja ciekawy jestem, jak duży będzie utarg i czy potrzeby PiSu pokryje ofiar zrzuta. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie czwarta zwrotka. Niejaki Fajdek Paweł obwieścił z miną kobry, nie lyknął on medalu, bo chyba był za dobry, a gdyby pójść tym tropem, rzec można by w euforii, że cała nasza kadra najlepsza jest w historii. Jak mawiała ciotka Dorotka, nie, jak mawiał wujek za skroniec, teraz będzie koniec. No i docieramy powolutku do samego koniuszka dzisiejszego odcinka, ale najpierw będą przecież imieniny, ponieważ 6 sierpnia imieniny obchodzą Jakub, Oktawian i Sława, a także Felicysym, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Piotr, Stefan, Walburga i Wincenty. Najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu składam. Nietypowe święta, mamy dzień świeżego oddechu. Okej. Przysłowie w przemienienie pańskie są burze szatańskie. Proszę Państwa, kochanego. I cytat dnia, bardzo piękny, Janusza Korczaka. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. A każdy z nas ma coś w sobie z dziecka. Śmiejmy się, proszę Państwa. Może nawet z gry półsłówek, która będzie na koniec. Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, przysłała no taką porządną, mocną grę. Dzisiaj będzie w bąciku Kasi. Stylowy traper. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra, idę grać. Albo grać, albo skreczować, zobaczymy.